O, ja Ciebie widzę i słyszę. Na razie jest okej, więc mam nadzieję, że tak zostanie. Dobra, to jeszcze raz tutaj wszystkich witamy. Czekamy na pytania. Ja się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie. I co? Chciałam, moje pierwsze pytanie w ogóle brzmiało: czy ty się nudziłaś podczas tej pandemii? Bo widzieliśmy, że ty działasz aktywnie bardzo, tutaj nagrywasz piosenki, twój Instagram jest bardzo spójny, jak normalnie jakieś dzieło sztuki, te wszystkie zdjęcia do siebie pasują. Nagrywasz Hot 16 Challenge i wszystko. Więc jak to u ciebie było podczas tych, no, 3 miesięcy? Wiesz co, no ja wiem, że dla wielu osób ta kwarantanna była bardzo ciężkim okresem i oczywiście no, było mi bardzo ciężko widzieć, jak moi znajomi i ogólnie osoby na całym świecie przechodziły przez to wszystko, ale starałam się nie popaść w to. I wiesz, próbowałam korzystać z tego czasu, jakby to był ten moment, kiedy możesz robić wszystko to, co zawsze chciałaś próbować, ale nie miałaś czasu. Więc zaczęłam, nie wiem, no, robić make-upy, uczyć się nowych I to technik. jakie make-upy? Tak, też fotografia weszła, zaczęłam robić wyszywanki, zaczęłam, no, próbować też jogi, po prostu robiłam wszystko, żeby się czymś zająć. I też miałam prawie co drugi dzień zajęcia z wokalu, oczywiście przez Skype'a, ale byłam zadowolona, że nie tracę tego czasu i wykorzystuję go w miarę możliwości praktycznie. Taki mój sposób na to wszystko to po prostu było zająć się czymkolwiek, co mi wpadnie w ręce. Właśnie Monika, a jak wyglądają takie zajęcia z wokalu przez Skype'a? Bo ja słyszałam, że to jest wbrew pozorom takie bardzo ciężkie, bo nauczyciel czasem tam nie wychwyci jakichś dźwięków konkretnych. I jak to jest? Czy były Akurat jakieś problemy? w moim przypadku rzeczywiście na samym początku bałam się, że tak może być, ale potem okazało się, że nie, że wręcz przeciwnie. Wszystko w ogóle wychwytuje się, nawet ja lepiej też siebie słyszę, jak jestem u siebie w domu. Mój nauczyciel jest bardzo zadowolony, bo właśnie wychwytuje nawet te dźwięki, których zazwyczaj nie udawało mu się wychwytywać. I muszę przyznać, że tak jak miałam te zajęcia zazwyczaj 2 razy w tygodniu, kiedy nie było kwarantanny, teraz miałam je prawie codziennie. I muszę przyznać, że to jest zmęczenie porównywalne do tego, jak trening na siłowni. Zawsze byłam taka zmęczona po zajęciach. Właśnie, bo też sam fakt, że jesteś przed tym komputerem, to też już tak nie możesz wysiedzieć, prawda? Czasami. Tak, i zawsze się wiercę, że była najwygodniejsza pozycja, bo tu mi nie wychodzi to, więc usiądę inaczej i mam takie swoje już sposoby na to. Dobrze, a czy na przykład podczas pandemii powstały jakieś nowe teksty do Tak. piosenek? Powstało dużo tekstów, powstało dużo w ogóle pomysłów, dużo utworów, dużo projektów. Teraz to wszystko poszło w ruch. W końcu, kiedy się skończyła kwarantanna, więc inni też mogą bezpiecznie wrócić do pracy. I nie mogę się doczekać, żeby się podzielić z tym wszystkim. To czekamy, a masz jakiś taki konkretny plan na te utwory, kiedy je jakby wypuścisz? To już nie zależy ode mnie, dlatego, bo przy niektórych utworach pracują też osoby trzecie, na przykład jeżeli chodzi o jakieś sesje, albo teledyski, albo marketing. I ja już nie wiem, ile im zejdzie na to, więc zazwyczaj jest tak, że jak tylko wszystko jest gotowe, to dowiaduję się o tym 2 tygodnie przed wypuszczeniem numeru, więc tak to Aha, wygląda. ale też masz jakieś zdanie ostateczne, że akceptujesz i po prostu to idzie? Tak, oczywiście. No to super. A właśnie twój teledysk w Bezruchu, ja czytałam komentarze i po prostu wszyscy ciebie tam porównują do Billie Eilish i chciałam się dowiedzieć, czy to jest dla ciebie komplement. Oczywiście Billie Eilish jest bardzo utalentowaną artystką, piosenkarką. Bardzo podoba mi się jej twórczość, ale no, nie przesadzałabym z tym porównaniem. Rzeczywiście rodzaj muzyczny
tego utworu akurat jest bardzo podobny do jej piosenek, ale nie celowałam, żeby to było aż tak podobne, więc byłam troszkę zdziwiona tym, że ludziom tak bardzo się to kojarzy. Ale to dobrze, tak jak mówisz, to jest też artystka i tak dalej, więc według mnie to na plus i twój, no w sumie taka polska Billie Eilish, no i super. Tak, a jak na przykład wyglądały twoje przygotowania do Hot 16 Challenge, bo to też takie wyjątkowe te wszystkie dźwięki, wiesz, ja tam muzycznie się aż tak nie znam, ale no tak jak oglądałam wszystkie szesnastki, to twój występ faktycznie był taki wyróżniający się. No to jest akurat śmieszna historia trochę, przynajmniej w moim mniemaniu, bo zazwyczaj ja nie wrzucam swoich coverów nawet, albo jak śpiewam do internetu, bo nie czuję się jeszcze na tyle gotowa i oswojona z tym. Ale jak dostałam Hot 16 Challenge, to stwierdziłam, że to jest w dobrej wierze, dobry cel, więc muszę to zrobić. Nie będę peniać. Wybrałam jakiś utwór na wolnych utworach, które można wykorzystywać. Autentycznie chyba trzeci utwór, jaki mi wpadł w oko. Do tego był tekst chyba w jeden dzień zrobiony. I autentycznie siadłam raz, od razu to nagrałam. I stwierdziłam, że już, że no to okay. Super. I to tak było. No to też, to zawsze wiadomo, pierwsza wersja czasami jest lepsza, więc dobrze wyszło i super. A moje pytanie, czy ty masz też jakiś ulubiony występ, jeżeli chodzi o szesnastkę, bo też tutaj jak rozmawiam zawsze z naszymi gwiazdami i akurat ktoś nagrał szesnastkę, to mnie to tak zawsze ciekawi. No, mi się akurat bardzo podoba szesnastka osoby, która mnie nominowała i osoby, którą ja nominowałam. Osoba, która mnie nominowała i podoba mi się jej szesnastka, to jest Głowa. A druga osoba, której mi się podoba szesnastka i ja ją nominowałam, to jest Wrona. Na Instagramie można znaleźć naprawdę bardzo kreatywnie, bardzo dobra jakość, fajne szesnastki. To sobie później jeszcze zobaczymy. Tutaj też oczywiście pytanie moje. Kiedy płyta? No, płyta to jeszcze nie jest w planach, bo na razie wypuszczam single, mam ich dosyć sporo. Każdy single oczywiście jest inny od siebie, ponieważ to jest taka faza eksperymentalna dla mnie. A wydaje mi się, że jak już troszkę się bardziej wbiję w to całe towarzystwo muzyczne, wtedy będę po prostu rozglądać się za wytwórnią i chciałabym wydać płytę w jakiejś wytwórni. Na pewno nie chciałabym tego zrobić sama i zdaję sobie sprawę, że jeszcze długa droga do tego, więc tak to na razie wygląda. Słuchaj, właśnie też powinnam ci zadać na początku to pytanie. Czy mogłabyś jeszcze tutaj nam wszystkim powiedzieć lub przypomnieć o tym, jak się zaczęła w ogóle twoja jakby droga muzyczna? Czy to gdzieś od zawsze w tobie się działo? Tak, no ja zawsze jak byłam mała, to dużo śpiewałam, ale no wiadomo, to tak jak dziecko małe śpiewa sobie. Ja miałam na tym punkcie naprawdę świra, a to było aż denerwujące. I jak miałam 15 lat, w sumie to 14-15, to zaczęłam chodzić na zajęcia z wokalu. I tak od tamtej pory chodzę na te zajęcia. Nauczyciele się zmieniają od czasu do czasu, już teraz nie, już teraz mam swojego ulubionego nauczyciela, ale zawsze gdzieś to we mnie tak się działo, tylko po prostu nie sądziłam, że będę miała kiedykolwiek okazję, żeby coś wypuścić, coś pokazać. Czyli to takie małe marzenie twoje artystyczne. Tak, dokładnie. Ale ja pamiętam też wywiad właśnie z naszym portalem Po Tańcu z Gwiazdami i tam powiedziałaś, że też takim twoim marzeniem była kariera aktorska. I czy teraz też tak myślisz, że gdzieś to w tobie siedzi, byś mogła wziąć udział w jakimś filmie? Miałam okazję zagrać w jednym filmie, który miał wyjść chyba już rok temu, czy coś takiego. Ale nie wyszedł. Nie wyszedł, bo jeszcze tam muszą coś zmienić, coś dokończyć, tak, coś tam jeszcze muszą pomyśleć nad tym, ale bardzo mi się podoba ogólnie takie zajęcie, takie wyzwania aktorskie.
Ja nie miałam jakiejś dużej roli, bo miałam rolę taką stricte drugoplanową, ale to jest bardzo ciekawe przeżycie i myślę, że ja nie bym się zgodziła. Coś mi przerwało. Monika, coś mi ciebie przerwało. Możesz powtórzyć ostatnie zdanie? Teraz jest teraz super. Mówiłam o tym, że gdyby nadarzyła mi się jeszcze raz jakaś okazja zagrania w filmie, to chętnie bym się zgodziła, bo naprawdę fajne przeżycie. A zdradzisz chociaż, co to był za film albo jaki gatunek? To była czarna komedia z bardzo dobrą obsadą. I mam nadzieję, że no, niedługo ujrzę światło dzienne i będę mogła w końcu obejrzeć to, jak sama zagrałam, bo film jest naprawdę, naprawdę śmiechu warty, w sensie jest śmieszny, naprawdę. No to czekamy, a słuchaj, a jeżeli chodzi na przykład o filmy Patryka Wegi, lubisz taką tematykę, czy...? No, jest to bardzo innowacyjne podejście do ogólnie filmów świata kinowego. Ja osobiście nie oglądam takich filmów, ale nie widzę w tym nic złego. No, to jest taka czysta po prostu akcja, są jakieś śmiechy, chichy, no i no okej, okay, no ja akurat nie lubię takiego gatunku, ale rozumiem, że niektórym może się to podobać. A najnowszy zwiastun Patryka Wegi widziałaś, czy nie? Nie, interesowałaś jeszcze nie widziałam. No to tam zachęcamy, żebyś sobie zobaczyła. Tutaj ktoś napisał, nadawałabyś się w filmie, masz super głos. O, może jakaś też piosenka do filmu. To by było też dobre. No. Monika, ogólnie to jeszcze mówiłyśmy o tych zajęciach wokalnych online i mi się też tak nasunęło takie pytanie, bo wiemy, że ty masz jakby licencjat z grafiki, prawda? Tak. I też tutaj tak pokojarzyłam, że mamy czerwiec i w tym roku jest to miesiąc matur. Nie maj, tylko czerwiec. I moje pytanie, jak ty swoją maturę wspominasz? Oj, moja matura była... No, oczywiście nie będę tutaj mówić, że dobrze się uczyłam i w ogóle miałam same szóstki, siódemki, ale u mnie akurat ja zdawałam maturę międzynarodową IB. Pamiętam, że zdawałam rozszerzenie z psychologii i z biologii i pamiętam, że było całkiem nieźle, bardzo się stresowałam, to był bardzo ciężki okres dla mnie, ale przez to, że nie jestem umysłem ścisłym, stricte mówiąc, wiedziałam, że dostanę bardzo niski wynik, jeżeli chodzi o matematykę i naprawdę, szczerze, myślałam, że nie zdam. No tak, myślałam, że koniec, że już się muszę przygotowywać do poprawek, ale zdałam, więc... To super. No. Czyli matematyka to taka największa trudność na maturze dla ciebie, tak pamiętasz? Tak. Ale stresowałaś się. Zdecydowanie. Tak, tak, bardzo się stresowałam. Chyba bałam niż na przykład w tańcu z gwiazdami. O, naprawdę? To jestem też zaskoczona. Znowu przerywa coś. U ciebie? Dalej masz podwójnie? Nie, kurczę. Jest jakby opóźniony obraz. Jejku, jeśli chcesz, to możesz znowu się rozłączyć i dołączyć jeszcze raz, bo ja nie rozłączę, bo nam przypadnie nie, jakby... Nie, już jest dobrze. No to super, to super. Już jest dobrze. Bo ja się też stresuję, te problemy techniczne, ale to wiesz, pewnie jakieś przeciążenie na Instagramie, bo zasięg, ja mam dobry, ty pewnie też, więc no. Więc mam nadzieję, że będzie cały czas tak dobrze. A jeżeli chodzi o studia, w ogóle jak to się też stało, że wybrałaś grafikę? No przez to, że myślałam, że nie zdam matury, miałam bardzo mało czasu na wybranie studiów, bo to było na ostatnią chwilę. Oczywiście chciałam iść na Akademię Sztuk Pięknych, ale po prostu już nie było miejsc, więc nie chciałam marnować już tego roku i się tutaj coś zmieniać, krzątać. Wybrałam studia międzynarodowe, bo tak się wychowałam i to jest coś, co znam dobrze. No i akurat grafika mnie najbardziej ciekawiła z innych przedmiotów. Myślałam też nad psychologią, ale jednak sztuka wygrała.
No i super, i też jakby po grafice się troszeczkę jakby ukształtowały twoje zainteresowania, jeżeli chodzi też o tatuaże, czy to było już wcześniej? Nie, to już było dużo wcześniej. Jak miałam 18 lat, to praktycznie byłam już w połowie cała wytatuowana, więc grafika to było tylko takie do kompletu. Ale też powiązanie w sumie, no właśnie, do kompletu, bo wiemy, bo ty wielokrotnie też mówiłaś, że chcesz mieć własne studio tatuażu. I czy myślałaś tak, na przykład o sieciówce właśnie... jakiejś, takiej na całą tak, Polskę? Tak, właśnie to było moje takie marzenie wcześniej, zawsze o tym myślałam. No ale wiadomo, potem trafiłam w ten cały świat show biznesu. Nie planowałam tego, nie spodziewałam się tego. Bardzo dużo rzeczy się zmieniło, ale jeżeli chodzi o przyszłość, no to nie wykluczam takiej opcji, żeby założyć własne studio właśnie. Mamy wytatuowałaś, a czy dziadek w końcu się da namówić? Nie, dziadek jest bardzo przeciwny tatuażom, głównie ze względu na to, że niby przeczytał, że wywołują raka skóry i inne takie sprawy. Ojejku. Naprawdę i dalej w to wierzy jakby? No, tak jest mu wygodnie po prostu. Tutaj padło pytanie, czy planujesz kolejny tatuaż? No, planowałam już kolejny tatuaż dosyć długi czas temu, ale to akurat byłby duży tatuaż, duży projekt i wiązałby się z no takim czasem, gdzie nie mogłabym nic praktycznie robić, ani ćwiczyć, a już się nasiedziałam w domu i nie mam teraz ochoty na to, więc odkładam na później. A czy ty na przykład podczas tej pandemii z nudów sobie może zliczyłaś te tatuaże wszystkie? Nie, to chyba nie wiem, jakbym musiała być znudzona, żeby liczyć swoje tatuaże. A które miejsce było jakby najbardziej bolesne na tatuaż? W moim przypadku to była klatka piersiowa, zdecydowanie. A to dlatego, że na klatce piersiowej zazwyczaj jest mało mięśni, są same kości i na kościach najbardziej to boli, więc cienka skóra. Okej, okay, tutaj też mam zapisane pytanie, bo pod postem pojawiło się bardzo dużo pytań. Czy tatuaże kiedykolwiek sprawiły ci trudności, na przykład w pracy? Nie, wręcz przeciwnie. Wiesz, bo jest... Wydaje mi się, ja, że... ja rozumiem to pytanie, bo jest też taki stereotyp, wiesz o co chodzi, że na przykład w biurze... Często też się teraz słyszy, że ludzie chcą mieć powiedzmy gdzieś tutaj tatuaże, żeby można je było zakryć koszulą albo gdzieś pod spodem. I wydaje mi się, że okej, teraz w tych czasach jest inaczej, ale jednak w niektórych miejscach może też to być problem. I jak ty to widzisz? No, robiąc tatuaże, ja miałam na uwadze to, że może się coś takiego wydarzyć, ale analizując ten problem, wiedziałam, że ogólnie rodzaje pracy, które ja będę chciała wykonywać, w sumie są ok dla osób z tatuażami, tym bardziej, że czasy szybko się zmieniają. W niektórych krajach na przykład ludzie z tatuażami mają większą szansę na zdobycie pracy niż ludzie bez. Dlatego, bo mówi o szybkim, takim dobrym podejmowaniu decyzji i pewności siebie, a pracodawcy bardzo to cenią w tych czasach. Właśnie, bo ty też jesteś, tak jak wspomniałaś wcześniej, weszłaś do tego show biznesu, nie spodziewałaś się tego, też to było takie zaskoczenie, no jesteś osobą rozpoznawalną i czy na przykład jak idziesz ulicą, teraz jest lato, będzie lato, na ramionkach, czy po prostu się tego nie boisz, że będziesz jakby bardziej też rozpoznawalna, że się już nie odpędzisz od tych zdjęć? Wiesz co, na początku rzeczywiście miałam z tym problem. Pamiętam, jak to się wszystko zaczęło i było też lato akurat i miałam takie podejście na zasadzie okej, przecież nikt mnie nie pozna, przecież prawie co druga osoba ma tatuaże. Ale no, czasem się zdarzało tak, że byłam poznawana, tym bardziej po Tańcu z Gwiazdami. Ale już się do tego przyzwyczaiłam, nie mam z tym problemu.
Monika, to już możemy zacząć w sumie ten temat tańca z gwiazdami. Jak ty w ogóle wspominasz tę przygodę? No, dla mnie to było niesamowite przeżycie. I szczerze mówiąc, to poza samymi treningami i samymi próbami i występami, nie pamiętam absolutnie nic, co się działo. Byłam tak zmęczona i pamiętam, że odłożyłam dosłownie wszystko, żeby w 100% skupić się na tańcu i na treningach, i z tego powodu wracałam do domu i byłam po prostu zombie. Nic nie pamiętam. Pamiętam tylko, że jadłam po prostu wszystko, co miałam w lodówce i spałam, bo po prostu nie miałam siły na nic. Wycieńczona byłaś po prostu tymi treningami, ale ogólnie, bo ty zajęłaś 5. miejsce i to moim zdaniem, bo było 11 par, no to super wynik. I czy ty się w ogóle też spodziewałaś, że dojdziesz aż do tego miejsca, albo czy przeciwnie, liczyłaś na finał? Na pewno nie liczyłam na finał. Janek bardzo naciskał na to, ale no ja od razu mówiłam, że ja nigdy nie miałam nic wspólnego z tańcem. W ogóle to była moja pierwsza styczność z tańcem i też czułam się niekomfortowo na samym początku. I szczerze powiedziawszy, myślałam, że odpadnę w pierwszym lub drugim odcinku. Naprawdę? Byłam prawie pewna. Ale to ja, czekaj, w pierwszym odcinku chyba zatańczyliście czaczy, no to super wyszło. No tak, ale jakby czułam takie... No jednak jest ten problem, przynajmniej z tego, co mówiło dużo osób, które pracowały przy Tańcu z Gwiazdami, że jednak te osoby, które odstają, które są bardziej kontrowersyjne, nie są za dobrze przyjmowane w takich programach. Mhm. Więc spodziewaliśmy się wszyscy, że od razu wszyscy spojrzą na tatuaże i powiedzą do domu, tak? Więc no... Czyli to była taka jedna obawa, ale później się rozkręciłaś i tak dalej i wyszło super. A jaka była twoja pierwsza myśl, jak w ogóle dostałaś telefon z propozycją? No ja w ogóle pierwszą propozycję do Tańca z Gwiazdami dostałam bardzo wcześnie, dużo wcześniej niż kiedy wzięłam udział w edycji. Ale wtedy to był taki moment, kiedy ja nie byłam taka odważna jeszcze, nie byłam tak oswojona z tym światem show biznesu i na myśl o tym, że miałabym stanąć na parkiecie przed tyloma osobami i jeszcze zatańczyć, to chciałam się wymiotować. Więc to chyba ze trzecim razem tak naprawdę zgodziłam się na to. I to była taka decyzja, że szybciej się zgodziłam, niż się zastanowiłam nad tym, ale nie żałuję. No właśnie, czyli jakbyś jeszcze raz dostała propozycję i by było można, to byś wzięła udział. Tak, zdecydowanie. Albo w jakimś innym programie, to zaraz też najwyżej do tego przejdziemy, do tego tematu, ale tutaj mam jeszcze do ciebie takie pytanie odnośnie tańca. Czy na przykład obawiałaś się bardzo, bardzo któregoś z jurorów? Tak, no tak jak kiedyś Czarnej mamy. Miałam okazję, tak jak kiedyś miałam okazję oglądać Tanie z Gwiazdami, to zawsze najbardziej bałam się pani Iwony i tak było. Okej, okay. Ale teraz już jakby inaczej do tego podchodzisz, jak już jest po, emocje opadły i oglądasz swoje występy i nawet tam jej komentarze gdzieś tam, no to normalnie jest wszystko okej. Okay. Czy gdzieś tam ci smutno albo przykro? Nie, w ogóle nie jest mi smutno ani przykro, tylko jestem po prostu ogromnie wdzięczna, tak bardzo wdzięczna i zadowolona z faktu, że miałam okazję brać udział w tym programie i no, że dałam z siebie wszystko, tak, że się nie leniłam. A jeżeli chodzi o uczestników, to czy macie kontakt ze sobą? Tak, tak. Właśnie to mnie też strasznie cieszy, że tyle fajnych osób poznałam, nie tylko z uczestników, ale też z tancerzy i z osób, które pracowały przy produkcji. Naprawdę super ludzie. Zawsze mnie to najbardziej cieszy, kiedy przy jakimś projekcie poznaję osoby, z którymi potem mam kontakt po zakończeniu. I w tym przypadku no, mam po prostu
tylu nowych znajomych, że chyba to jest największa taka dla mnie wygrana z tego programu. A na przykład jeżeli chodzi o kolejną edycję, która jakby została zatrzymana z wiadomych przyczyn, to czy oglądałaś, śledziłaś właśnie taniec podczas tych dwóch odcinków, bo dwa odcinki wyszły? Tak, oglądałam, bo trzymałam kciuki oczywiście za Janka i za jego partnerkę, ale po pierwszym odcinku, jak zobaczyłam ich po prostu fenomenalny występ, to już potem wiedziałam, że mogę oglądać resztę odcinków spokojnie, nie stresować się, bo nie ma o co. No i super, i trzymamy kciuki już od, jak chyba czekaj, 3 września albo 5 z powrotem będzie program na antenie, więc trzymamy kciuki za Janka. Tutaj też, jeżeli chodzi o programy, czy ty siebie widzisz w jakimś innym programie, na przykład tutaj Taniec z Gwiazdami jest na Polsacie, ty śpiewasz, jesteś taką barwną osobą, czy na przykład chciałabyś pójść do Twoja twarz brzmi znajomo? A Twoja twarz brzmi znajomo jest dla mnie jednym z programów, akurat których się boję, ale nie boję się dlatego, dlaczego? Bo nie wiem, bo jest tam coś nie tak. Te osoby, które biorą udział w tym programie, są niezwykle utalentowane i potrafią wiele różnych rzeczy w aktorstwie, w śpiewie, ogólnie cały zestaw. A ja czuję, że nie jestem na tyle doświadczona, aby móc wziąć udział w takim programie. Jeżeli chodzi o programy w ogóle muzyczne, w których się śpiewa, miałam okazję pójść do jednego programu tuż po zakończeniu Tańca z Gwiazdami, ale stwierdziłam, że to nie jest po prostu dobry wybór. A co to było? No nie wiem, czy mogę mówić po prostu, dlatego nie mówię. Dobra, ale to był program na przykład na TVP, czy na Polsacie, czy gdzie? Nie, to był program na TVP. Może Voice? Może. Okej, okay, no to... Ale czekaj, to ty poszłaś jakby na casting, albo miałaś okazję wziąć udział i po prostu stwierdziłaś, że to nie to? Czy jakby nie przyszłaś dalej? Nie, po prostu dostałam takie zapytanie i analizując swoją drogę, swoje plany, wiedziałam, że to jest... Może nie być najlepsza decyzja. Okej, okay, dobra. No to też szanujemy Twoją decyzję. Tutaj pojawiło się pytanie, jeszcze zostaniemy przy Twojej karierze i przy Twojej pracy. Pytanie od fana spod naszego zdjęcia, to znaczy Twojego zdjęcia u nas. Jak wygląda kariera modelki? No, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja akurat nie miałam kariery modelki. No to praca, jakieś projekty. Znaczy, można powiedzieć, że byłam fotomodelką. To się różni znacznie od pracy modelki. No to nie jest tak łatwe, jak się wydaje. Ja zawsze myślałam, że to jest no, pozowanie i ogólnie leżenie, pachnienie i takie, ale to jest bardzo ciężkie za każdym razem. Po każdej sesji po prostu bolało mnie całe ciało. Bo jednak trzeba robić te wszystkie pozy, trzeba je utrzymywać długo w niewygodnym obuwiu, w dziwnych strojach. Jeszcze z dodatkiem tego, że 2 godziny się siedzi najpierw w makijażu, potem jeszcze się zmienia makijaż, więc kolejne 2 godziny. Taka sesja trwa u mnie no, nawet cały dzień, więc no, ja się czuję wyczerpana kompletnie po takim dniu. I też poczułam, że akurat w moim przypadku to nie jest dla mnie. W sensie jest to bardzo, bardzo fajne zajęcie. Czasem, od czasu do czasu się zgadzam, ale tak na dłuższą metę to nie dla mnie. A odrzuciłaś jakieś propozycje? Właśnie... Tak. Dużo osób do mnie pisze właśnie z prośbą o sesję i to są naprawdę dobrzy fotografowie. Nie mam absolutnie nic do zarzucenia, zawsze to podkreślam, że w ogóle nie o to chodzi. Ale no, po pierwsze jest to bardzo wyczerpujące pozowanie, po drugie często wiąże się też z podróżowaniem.
To też zajmuje trochę czasu i energii. A po trzecie, ja nie chcę być człowiekiem orkiestrą. Nie chcę być osobą, która jest dobra we wszystkim, ale w sumie nie jest świetna w niczym. To nie jest to, czego ja chcę. Rozumiem. Czyli a na czym się właśnie chcesz teraz skupić? Na muzyce? Tak, ja staram się skupiać na muzyce, staram się robić po prostu to, co zawsze chciałam robić. Czasem, ewentualnie jak mam jakichś znajomych, takich zakumplowanych fotografów, to robimy jakieś fajne sesje. I jeszcze są takie projekty, które są zupełnie czymś nowym, czego jeszcze nigdy nie robiłam, ale to dopiero będę mogła cokolwiek powiedzieć, no nie wiem, za 2 miesiące, bo to jest bardzo duży taki projekt, który dopiero co będzie startował powoli. No to super, to też czekamy. Tutaj odnośnie jakby zdjęcia mi się też kojarzą z Instagramem. Ja na początku wspomniałam, że według mnie ten twój Instagram jest taki spójny, taki bardzo artystyczny i jakby ten feed jest taki też jednokolorowy. No wiesz, o co mi chodzi. Bardzo ładny, ogólnie mówiąc. I tutaj jest pytanie też od fana. Czym dla ciebie jest dzisiaj Instagram? Czy chcesz przekazać coś poprzez Insta? No, kiedyś dla mnie Instagram to było po prostu miejsce, w którym mogłam swoje, ja to nazywałam takie swoje własne chwile, które chcę pamiętać, na które chcę potem patrzeć i pamiętać, nie wiem, dzień, w którym byłam na konwencie, albo dzień, w którym byłam na plaży znajomą. Żeby to był taki pamiętnik w sumie, a od czasu, kiedy zaczęłam być no taka rozpoznawalna bardziej, chciałam wykorzystywać, że chcę o czymś powiedzieć i chcę użyć platformy, aby nagłaśniać niektóre sprawy lub swoje opinie. Dobrze, a czy całkowicie jakby sama prowadzisz Instagrama? Bo ja też oglądałam taki twój wywiad, w którym właśnie powiedziałaś, że przez natłok tych wiadomości i wszystkich komentarzy jakby nie jesteś w stanie na to wszystko odpisywać. I jak jest teraz? Bo chciałaś tam, pamiętam, kogoś sobie zatrudnić. Tak. Był taki moment, że miałam osobę, której zadaniem było odpowiadać na wiadomości, dlatego, bo był po prostu za każdym razem jego moment, kiedy byłam bombardowana wiadomościami, to nie chciałam, żeby nikomu się zrobiło przykro. Oczywiście ja czytałam te wiadomości później, jak już miałam więcej czasu, ale tak, żeby było w sumie tak bardziej aktualnie, no to rzeczywiście była osoba, która mi pomagała w prowadzeniu tego. Na ten moment staram się wszystko robić sama. Będę miała później, zastanawiam się właśnie nad tym, aby mieć kogoś, kto mi będzie troszkę pomagał w tym, ale na ten moment jest tak luźniej, więc mogę sama na wszystko odpowiadać. To super, a to też przyjemność, prawda? Jak odpowiadasz, widzisz, że ktoś ci miło odpisuje, a jak to jest na przykład w drugą stronę, jak pojawia się hejt? Bardzo rzadko pojawia się u mnie hejt w skrzynce. Nie wiem, to jest do mnie ciekawe, ale jak już ktoś chce hejtować, zazwyczaj hejtuje to na forum moich zdjęć, żeby inni wszyscy widzieli. I kiedyś miałam do tego podejście, że muszę sobie z tym poradzić i tak dalej, ale w tym momencie, w którym się znajduję, mam do tego podejście takie na zasadzie trochę cyniczne, prześmiewcze, no bo umówmy się, no co mnie obchodzi hejt jakiegoś randomowego gościa... Fejkowego konta na przykład. Z drugiego końca konta, no. O, jesteś? Jestem. Bo Monika, coś mi wyskoczyło, że słabe połączenie i ja nie wiem, czy to u mnie teraz, czy o co chodzi, ale już jest wszystko dobrze i możesz powtórzyć jeszcze. Zatrzymałam się na tym, że się nie przejmujesz tym, że ktoś z fejkowego konta wyraża jakąś opinię.
No tak, no, no to jest bardziej takie dla mnie śmieszne już, że ludzie rzeczywiście myślą, że mnie to interesuje, że interesuje mnie ich opinia, albo że mnie obchodzi ich opinia, no. Słuchaj. Takie same podejście proponuję innym, no bo żyjemy w czasie, gdzie hejt po prostu jest na porządku dziennym i trzeba się nauczyć po prostu z nim obchodzić. A słuchaj, a na przykład też ostatnio zauważyłam, że po prostu opublikowałaś pewną rzecz na story i to chodziło właśnie o tatuaż. Tam pojawił się chyba Twitter, że to jest twój tatuaż na pośladkach, a to w ogóle nawet nie było twoje zdjęcie. Już tutaj widziałam wszystkie portale, że wnuczka Leszka Millera dementuje plotki, czy tam się rozwścieczyła. W ogóle właśnie, jak ty na to zareagowałaś, jak to zobaczyłaś i czy faktycznie sprawa gdzieś pójdzie do sądu? Tak, jeżeli osoby, które stworzyły ten post i podały go dalej, nie zastosują się do pisma skierowanego w ich kierunku przez osoby, które dla mnie pracują, no to sprawa rzeczywiście pójdzie do sądu. Hejt jest hejtem, okej. Ale w przypadku, kiedy to już podchodzi pod naruszenie dobra, mienia mojego lub innej osoby, no to, to już nie wolno tego zostawiać bezkarnie, bo no, takie wystawianie nieprawdziwych zdjęć, nieprawdziwych jakichś plotek, no to może się źle skończyć po prostu. I w sieci też nikt nie jest anonimowy i chciałabym, żeby osoby, które nie myślą o tym na co dzień, zauważyły, że rzeczywiście nie ma czegoś takiego jak bezkarność w internecie. Czyli ja też dobrze rozumiem, że to pismo już poszło do tych osób. Tak, tak. No to dobrze. I czekasz na rozwiązanie, ale właśnie dobrze, że nagłośniłaś tę sprawę, bo po prostu czasami, bo ty też masz zasięgi i to jest inaczej i może po prostu osoby, które wiesz, są obserwatorami albo nie są też osobami publicznymi, mogą zobaczyć, że właśnie warto się wypowiadać na różne tematy, jakby walczyć też o swoje, bo jakbyś, podejrzewam, że jakbyś to zostawiła bez niczego, to to zdjęcie by dalej poszło jako, że to jest twoje. Tak, oczywiście. Jest tak, że osoby, które mnie kojarzą, wiedzą jak wyglądam, od razu widziałam, że napisały, że przecież widzą, że tutaj nie ma tatuażu, tutaj jest inny kolor skóry, więc jakby wiadomo, że to nie jestem ja, ale też są osoby, które mnie nie kojarzą tak z wyglądu, więc po prostu no, zaczęły wierzyć w coś, co nie jest prawdą. I dostałam dużo wiadomości od moich obserwatorów, żeby się tym nie przejmować, żeby dać spokój. I ja się zgadzam normalnie z tym, że hejt należy olewać, ale w tym wypadku, tak jak mówię, to jest sprawa karalna. I osoby, które myślą, że to jest śmieszne albo że mogą sobie tak bezkarnie wrzucać nieprawdziwe informacje do internetu, no, no że trzeba je pociągnąć do odpowiedzialności po prostu. Tutaj też nasuwa się moje pytanie i pytanie od, też od twojego fana. Jaki artykuł o tobie najbardziej cię zdenerwował? Czy pamiętasz taki? Czy właśnie to na przykład jak media podchwycają coś z twojego story albo z twojego Instagrama, czy też z komentarzy? Nie, chyba wiem. Jest taki artykuł, który zapadł mi w pamięć. Jest on związany oczywiście z Tańcem z Gwiazdami. I to było zanim mieliśmy swój pierwszy w ogóle występ i nie wiem jakim cudem i kto na to wpadł, ale ktoś sobie wymyślił tak totalnie randomową plotkę, że widział mnie na treningu i że kompletnie nie daje sobie rady i nie umie zapamiętać ruchów. I to było dla mnie po prostu... Nie mogłam tego zrozumieć po prostu, o to chodziło. Że po prostu znikąd taka plotka powstała, bez żadnych informacji. Tak, dokładnie. No okej, to też dziękujemy za odpowiedź. I słuchaj, jeszcze zauważyłam, że oczywiście wszyscy, wszystkie portale i tak dalej rozpisują się na temat twojej operacji, która jak się okazuje była zdrowotna, ze względów zdrowotnych, a na początku też wszyscy jakby po prostu też stwierdzili, że to... Tak o sobie zrobiłaś taką operację, to jak ty też na to reagujesz?
I w ogóle od czego to się zaczęło? No, jeżeli ktoś sobie od tak robi operację, ja nie widzę w tym nic złego, jeżeli oczywiście się przyznaje, bo nie podoba mi się to, jak ktoś sobie robi operację, a potem wciska innym kit, że to jest, nie wiem, dieta albo, nie wiem, no jakieś tam inne... Dieta cud. Coś takiego, tak. U mnie to się zaczęło akurat... Tuż przed Tańcem z Gwiazdami zaczęłam mieć straszne bóle pleców, które się nasilały. Zaczęłam chodzić na badania, prześwietlenia kręgosłupa i takie sprawy. I pamiętam, że kiedy pierwszy raz poszłam na takie prześwietlenie i lekarz mnie zobaczył, spojrzał na mnie i powiedział, wie pani, że pani będzie miała straszny problem z kręgosłupem przez ten biust. I wtedy do mnie to dotarło. I później okazało się, że rzeczywiście mam początki takiej głębszej dyskopatii w tym odcinku i stąd też biorą się bóle moich pleców. Nie mogłam zrobić tej operacji od razu, ponieważ czekał mnie dopiero początek treningów w Tańcu z Gwiazdami. I ból był coraz większy, dlatego było mi bardzo ciężko trenować tak naprawdę codziennie, bo pomimo tego, że nie miałam zakwasów ani nic innego mi tak bardzo nie dokuczało, to niestety te plecy były taką... A chodziłaś właśnie na jakieś rehabilitacje też, jakby związane z tym, że miałaś problemy z kręgosłupem, a wiesz, tańczyłaś w Tańcu z Gwiazdami? Nie, ponieważ, znaczy chodziłam na początku na parę rehabilitacji, ale to było bardziej takie masaże początkowe, zanim jeszcze było wiadomo, co się tak naprawdę dzieje. Mhm. A kiedy zaczęły się już te odcinki, w których mieliśmy po dwa tańce, to po prostu nie miałam czasu na rehabilitację, tak? Okej, okay. A myślałam, że większy ból, w sensie słuchałam Ciebie i myślałam, że powiesz, że jak więcej treningów, bo po dwa tańce, no to po prostu już nie mogłaś wytrzymać z bólu. Nie, no ja i tak miałam złamane żebro, więc brałam bardzo mocne przeciwbólowe i to też mi pomagało na plecy, więc był taki. Ale jak poszłam ponownie na prześwietlenie, ponieważ ból się nasilił po Tańcu z Gwiazdami, okazało się, że niestety dyskopatia zaczęła się szerzyć i dostałam też przepuklin kręgosłupa i było coraz gorzej, więc stwierdziłam, że od razu zapiszę się na operację i od razu też zapiszę się na początki rehabilitacji. I operacja się udała, a rehabilitacja oczywiście nie, przez to, że zaczęliśmy mieć kwarantannę. Ćwiczysz jakoś też sama w domu teraz, żeby troszeczkę właśnie poprawić ten stan? Ćwiczyłam przed operacją, nawet w czasie kwarantanny w domu, ale miesiąc po operacji nie można tak naprawdę w ogóle uprawiać żadnych sportów ani innych aktywności fizycznych. Także dopiero będę pracować nad tymi ćwiczeniami. Ale już się czujesz lepiej po operacji? Tak, czuję się zdecydowanie lepiej. Ciężko było w to uwierzyć, ale od razu tuż po przebudzeniu poczułam się, jakby ktoś zdjął ze mnie po prostu 5 kilo. Było mi tak lekko i ten ból absolutnie zniknął, po prostu nie istniał już. Nie, no to super, to wiadomo, zdrowie najważniejsze. Monika, dziękujemy Ci za odpowiedź. Tutaj też zauważyłam pytanie od fana odnośnie Tańca z Gwiazdami i Ty już o tym wcześniej mówiłaś, ale możesz tak pokrótce jeszcze tutaj powiedzieć, jak wspominasz w ogóle Taniec z Gwiazdami i czy od razu przyjęłaś propozycję od Polsatu, czy potrzebowałaś sporo czasu na zastanowienie się? No, trzecim razem, jak dostałam propozycję od Polsatu, to zgodziłam się, zanim pomyślałam tak naprawdę, co robię. Na pewno nie żałuję swojej przygody i nic, co miało miejsce w Tańcu z Gwiazdami. Jestem bardzo wdzięczna, że miałam okazję wystąpić akurat też w tej edycji. Jubileuszowej. Tak, jubileuszowej, ale też dlatego, bo poznałam tylu ciekawych ludzi,
I co? I naprawdę, jeżeli miałabym jeszcze raz przez to przychodzić, to zgodziłabym się bez wahania. No to super. A czy dziadka trzeba było długo namawiać na taniec? Nie. Tak naprawdę zgodził się od razu. Znaczy, oczywiście stresował się i bał się tego, ale stwierdził, że skoro ja proszę, no to nie można odmówić. Super, i był to bardzo wzruszający występ. Słuchaj, tutaj jeszcze mi się nasuwa pytanie odnośnie twoich stylizacji. Czy ty masz jakąś inspirację? Przepraszam, że tak skaczemy z tematu na temat, ale też monitoruję czas i mam jeszcze parę kwestii. I właśnie tutaj chciałam się zapytać o te twoje stylówy. To jest tak naprawdę ciężko przewidzieć, bo mój styl, tak nazwijmy to, zmienia się tak naprawdę z miesiąca na miesiąc. Bardzo to zależy od tego, czym jestem w danej chwili zainspirowana, czym się zajmuję, w sensie czy pracuję nad jakimś kawałkiem, czy nad teledyskiem, czy robię jakiś research na temat innego artysty. No i też oczywiście od tego, czy jestem zadowolona, czy jestem szczęśliwa, bo czasem są takie miesiące, w których mam dużego doła i jedyne, co mogę powiedzieć, to zauważyłam, że ta kwarantanna bardzo zmieniła wiele rzeczy w moich upodobaniach co do ubrań. No i jestem ciekawa, jak to wyjdzie właśnie, jak teraz się skończyła kwarantanna. Słuchaj, a czy Maja Sablewska ci pomogła w jakiś sposób, jeżeli chodzi o styl? Bo myślę, pamiętam że program. Pomogła mi w taki sposób. Myślę, że pomogła mi w taki sposób, że pozwoliła mi, dała mi szansę na to, żebym mogła spróbować wielu rzeczy, które są poza moją strefą komfortu. A im więcej było takich rzeczy, tym więcej dowiadywałam się o sobie i uczyłam się o sobie. Na pewno podoba mi się po prostu to, że ona miała takie pomysły, na które ja sama bym nigdy nie wpadła. Czyli gdzieś tam teraz też troszeczkę myślisz o tym i masz w głowie te jej pomysły i inspiracje różne. Tak, ona właśnie bardzo jestem wdzięczna jej za to, że w ogóle zwróciła moją uwagę w kierunku customowych ubrań. Bo bardzo mnie to zainspirowało i no dużo to u mnie zmieniło, więc jestem za to bardzo wdzięczna. Super, Monika, ja chciałam się jeszcze ciebie zapytać o taką kwestię związaną właśnie z twoim utworem, bo widziałam, że jak robiłaś zapowiedź do twojego numeru najnowszego Tonę, to powiedziałaś, że jest on o twoim byłym związku. I czy to jakby... Wszyscy tutaj twoi fani słyszeli ten tekst i tak dalej. I czy to właśnie oznacza, że ty tak bardzo zostałaś zraniona? Tak. Właśnie w tym utworze starałam się metaforycznie oddać dokładnie to, co czułam. Dokładnie to, co przechodziłam. I chciałam to po prostu określić w jakiś taki bardziej poetycki sposób, bo zazwyczaj takie rzeczy w związkach toksycznych no, są bez cenzury, są wulgarne, są po prostu... No, nie chce się o tym nawet rozmawiać, nie chce się tym dzielić z nikim. No ale ten utwór myślę, że prawie dokładnie oddaje to, przez co przechodziłam. A czy ta osoba na przykład, jak się dowiedziała, że to jest o niej ten utwór, to do ciebie napisała? Albo spróbowała skontaktować? Nie, to jest akurat śmieszna sprawa i dużo moich znajomych, którzy byli świadkiem tego, się nadal głowią nad tym, ale ta osoba z mojego powodu zablokowała mnie wszędzie. Ojeju! Nawet na mailu. I do tej pory, to już mijają 2 lata, ma usunięte wszystkie portale społecznościowe, więc... Ale słuchaj, to może jakieś fejkowe konto jest? Może jest fejkowe konto, ale takie prawdziwe, na zasadzie tak jak każdy ma z nas, prawda, Facebooka albo Instagrama, wrzucamy jakieś swoje zdjęcia, żeby inni wiedzieli, co się u nas dzieje, czy wakacje, czy coś.
Tak, mam wrażenie, że jestem powodem, dla którego ta osoba kompletnie zniknęła z powierzchni internetu, nawet ziemi, i to jest ciekawe akurat. Naprawdę bardzo ciekawe, ale to jejku, to oznacza, że ona może też po prostu jakoś to przeżywa dalej, ale to jestem ciekawa, czy w ogóle kiedyś ta osoba powróci do, wiesz, do Facebooka i do Instagrama. Słuchaj, a tutaj jeszcze jest takie, padło takie pytanie, czy to, że otwarcie powiedziałaś o swojej orientacji seksualnej, przełamało cię jakoś wewnętrznie? Nie przełamało mnie to, bo ja zawsze o tym wiedziałam. I wydaje mi się, że było to dosyć oczywiste. Naprawdę? Ktoś mnie zna, tak, jeżeli ktoś mnie zna, jeżeli ktoś widzi mnie na co dzień. I kiedy ja podzieliłam się tą informacją na swoim Instagramie, to byłam prawie pewna, że nikt, absolutnie nikt nie zwróci na to uwagę, bo a tu media. Dla mnie to jest zupełnie... Tak, dla mnie to jest zupełnie normalna rzecz. Na zasadzie, tak jakbym powiedziała, że nie lubię jeść mięsa, lubię same zielone rzeczy, warzywa. I to jest dla mnie to samo. Rozumiem, a na przykład to chciałam się zapytać, jakie cechy cenisz u mężczyzn, a jakie u kobiet? U mężczyzn cenię na pewno ambitność. To jest bardzo ważne. Konsekwentność, szczególnie jeżeli chodzi o dążenie do celów. I taką innowacyjność, taką indywidualność. To jest fajne. U kobiet natomiast jest zupełnie inaczej. Z kobietami jest większy problem. Dlaczego? No, ciężej mi się dogadywać, szczególnie jeżeli to są takie dopiero początki, bo przynajmniej kobiety, z którymi miałam do tej pory do czynienia, były zawsze takie bardzo, jakby to nazwać, skryte? Że trzeba o nie ciągle zabiegać, trzeba się ciągle starać, trzeba ciągle wychodzić samemu z inicjatywą, a ja nie jestem tego fanką, ponieważ wierzę w to, że w związku powinna być równowaga. Nie lubię być na pewno ignorowana, nie lubię być bagatelizowana i dlatego to jest problem, ale u kobiet bardzo lubię delikatność, taką szczerość i bardzo, bardzo mi się podoba, kiedy dziewczyna ogólnie w moim wieku lub ciutkę starsza, inteligencję emocjonalną. To jest dla mnie bardzo ważne. A na przykład właśnie powiedziałaś, że lubisz, jak jest pół na pół, ale czy właśnie, jeżeli miałabyś wybrać, że ty zabiegasz o kobietę albo kobieta o ciebie, to wolisz, żeby właśnie jakby ona o ciebie cały czas się starała niż ty bardziej? Nie, tego też nie lubię. Jak się ktoś o mnie stara, to jest dla mnie strasznie odpychające. Nie wiem czemu. Lubię po prostu, kiedy jest wszystko takie neutralne, że raz ja piszę albo coś proponuję, a raz ta druga osoba. I to jest takie wtedy taka symbioza. To mi się podoba. A najlepsza twoja randka? Z kim była i gdzie w ogóle, albo co robiliście? Czy jesteś w ogóle romantyczką? Byłam romantyczką. Nie wiem, czy jestem. Ale chyba jedna z moich takich najlepszych randek, przynajmniej najciekawszych, to... kurczę. Dużo jest do wyboru, więc nie wiem, którą wybrać, ale... Dobrze, wspominam randkę, kiedy to była chyba druga randka i to było z taką bardzo, bardzo fajną dziewczyną, którą kiedyś znałam i stwierdziłyśmy, że pójdziemy do planetarium. Super. I było coś innego. Było takie coś z tym takiego prawdziwego, szczerego. To mi się bardzo spodobało, to mnie urzekło. Natomiast potem od razu poszłyśmy do Galerii Sztuki na Zachęcie i też mi się to bardzo podobało, bo to były takie
takie połączenie, którego się nie zapomina, bo na co dzień nie chodzimy do muzeów, nie chodzimy do planetarium. I urzekło mnie to, że akurat ta osoba miała taki pomysł w ogóle. To mi się podobało. Mhm. Czyli to, czekaj, kobieta czy mężczyzna? Kobieta. Kobieta. Czyli to ona wymyśliła, nie ty. Tak, ona. No to tak. Super, no to czasami można cię zaskoczyć. A właśnie, czym ciebie można zaskoczyć? Kreatywnością? Wydaje mi się, że chyba bardziej właśnie taką innowacyjną kreatywnością, że na przykład ktoś mnie zabierze w miejsce w taki sposób, żebym się kompletnie, żebym sama w ogóle na to nie wpadła. To jest fajne. No to super, bo tak. Rozumiem, że twoje serce teraz jest wolne, więc tutaj do wszystkich obserwatorów, że może mogą do ciebie pisać na spokojnie, czy nie, czy coś nie wiemy? Czy o czymś nie wiemy? Nie, no ja teraz jakby skupiam się głównie na pracy, na praktycznym spędzaniu czasu, na egzaminach i innych takich sprawach. Mhm. A związki i miłość i takie sprawy to... No, nie przy są okazji. Priorytetem na pewno. Tak, przy okazji. Dobra, i takie krótkie pytanie, odpowiedź tak lub nie. Aplikacje randkowe. Zależy od czasu, zależy od momentu. Okej, okay, dobra, dziękujemy za odpowiedź. Tutaj jeszcze bardzo ciekawe pytanie padło, ja tak monitoruję czas, chyba jeszcze mamy z 4 minuty i Instagram, wiesz, się rozłącza po godzinie, ale zapytam. Jak wspominasz dzieciństwo ze swoim... Czekaj, gdy wspominasz dzieciństwo, widzisz w nim Leszka Millera jako troskliwego dziadka czy zapracowanego polityka? Troskliwego dziadka, zdecydowanie. I jak? Masz super wspomnienia pewnie, prawda? Tak, dziadek się zajmował mną tak, jak nikt inny chyba z rodziny, nikt nie poświęcał tyle czasu. I też dziadek mnie zawsze zabierał w najciekawsze miejsca, no bo też jak on gdzieś wylatywał służbowo, to brał mnie ze sobą. Super. I miałam okazję zobaczyć niesamowite rzeczy. I wspiera ciebie też, prawda? Tak, i wspiera mnie i zawsze po prostu było miło, zawsze było fajnie i było dużo zabawy, więc no. A gdyby nie muzyka, grafika i te inne różne ciekawe rzeczy, które robisz, to mogłabyś pójść w ślady dziadka w kierunku polityki? Nie, polityka jest zupełnie nie dla mnie, głównie z tego powodu, że politycy muszą umieć zachować zimną krew, przynajmniej ci dobrzy. I nie dać się sprowokować i tak dalej, a ja jestem raczej osobą, która ma problemy z agresją czasem. Oczywiście jestem też kobietą, więc ale to jest dobrze, normalne. Jesteś żywa, masz swoje zdanie, więc super. No myślę, że byłabym zbyt agresywna jako polityk. Monika, słuchaj, a kto wie, może kiedyś jeszcze zmienisz zdanie, zobaczymy cię, może wiesz, gdzieś w telewizji, więc zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Monika, została nam minuta, więc ja się z tobą żegnam. Bardzo, bardzo ci dziękuję, że zgodziłaś się tutaj u nas wystąpić. Życzę ci powodzenia, czekamy na nowe single i co? I dużo, dużo zdrowia i miłego wieczoru. Dziękuję, nawzajem. Dużo zdrowia. Pa, pa. Dziękujemy. Cześć wszystkim. Pa.